żeby nie było, silnik pracuje już od jakichś dobrych 10 minut. Żeby nie było, że ja tam upalam go na zimno. Nie, na zimno staram się nie wstawiać. Różnie z tym bywa. Jadę z zabudowanego i zobaczymy, że chwilkę go nagrzeję. No, jestem ciekaw. Musiałem wymienić bezpiecznik. Gdzieś się coś przywarło przy tej mojej prowizorycznej instalacji. Obraca mi się dźwignia sprzęgła. No, podnosi się pod górę na tym czwartym biegu. Damy mu jeszcze chwilę i zobaczymy, ile tam jest. Poprawy tak naprawdę. Bo tak jak przyzwyczaiłem się trochę do jazdy motorynką. A ten co, tak ma stać? Motorynką to ta czwórka to trochę przeraża mnie teraz mocą. Odzwyczaiłem się już. Muszę uważać, żeby gdzieś nie błysnąć na zakręcie. Dobra. Patrzymy, o co chodzi. Jest wyczuwalnie lepiej, ale i tak ta dziura trochę na czwartym biegu jest. Ciekawe, co tu jest za droga. Czy mi czy zrywa? Nie, nie wiem, co tu jest za droga. Jakiś żwirownie, żeby ktoś za chwilę nie przepędził. Położyć. Dobra. Nieźle, chociaż wydaje mi się, że ten tłok nie nadaje się do takich obrotów. Dobra, kręcamy, zobaczymy, o co chodzi. Dobra, bo już mam gościa z tyłu. Wyjeżdżam zabudowanego i... Zdecydowanie lepiej, ale czy tak naprawdę o to w tym chodzi, to nie wiem. Prawdę mówiąc, rozpędziłem się gdzieś do 90, podejrzewam. Licznikowo tutaj coś skakało mi koło 90. Nie mam GPS-a, więc nie nagram. Nawet właściwie nie rajcuje mi jechanie i robienie takiego hałasu. Naprawdę, robiąc ten motocykl, remontując go, nie to było jego celem. Chodziło o zrobienie czegoś takiego, co będzie w miarę ładnie wyglądało i co by się nadawało do jazdy gdzieś tam po mieście, po trasie. Już najeździłem się, powiedzmy sobie szczerze, tyle, że ja nie muszę już, mam wrażenie, że nikomu nic udowadniać, a tym bardziej sobie. Chcę czerpać przyjemność z tej jazdy, a nie z remontowania albo z jakiegoś tam
kręcenia śrubkami, wymieniania gaźników i tak dalej. Na pewno będę tu jeszcze dążył do poprawki. Chciałbym jeszcze założyć zawór membranowy i troszkę może poprawić cylinder. Mam drugi cylinder z gazeli i rozważam jego przeróbkę. Dobra, mam już pierwszą ofiarę takiej jazdy. Żarówka z przodu już nie chodzi. Wyziony ładucha, pewnie od wibracji. Niestety. Szkoda, bo naprawdę była zajebista. No, dobra. Dzięki wielkie, panowie. To by było na tyle. Na razie, do zobaczenia. Cześć.